Który z poniższych wykresów może przedstawiać hiperbolę daną równaniem x kwadrat przez 9 minus y kwadrat przez 25 jest równe 1? Czyli mamy równanie hiperboli i mamy tutaj kilka rysunków, no i musimy wybrać właściwą hiperbolę do naszego równania, czyli ja to skopiowałem tutaj i tutaj możemy to rozwiązać. Czyli tu mam równanie i mam cztery hiperbole i spróbujmy dopasować którąś z tych hiperbol do równania. I teraz pierwszym punktem, jakim, od którego można by zacząć, to zapytać się, no gdzie jest środek takiej hiperboli, prawda, danej takim równaniem. No i teraz, ponieważ mamy same człony x kwadrat i y kwadrat, no wiemy, że środek jest w punkcie 0, 0. No to niestety nam nie daje wiele, bo nie pomaga w tym zadaniu, dlatego że wszystkie te hiperbole mają środek w punkcie 0, 0. Teraz, gdyby środek był nie w punkcie 0, 0, tylko w jakimś punkcie o współrzędnych HK, to ta hiperbola o tym samym kształcie, co dana tym równaniem, no jej równanie byłoby takie, x minus współrzędna x środka do kwadratu przez 9 minus y minus współrzędna y środka do kwadratu przez 25 równe 1. Tak? To równanie opisywałoby hiperbolę o tym samym kształcie, co to równanie, ale o środku w punkcie HK, a nie w punkcie 0. No dobrze, więc w każdym razie środek nam tu nie pomaga. No i następną daną, którą możemy z równania odczytać, jest to, czy hiperbola otwiera się do góry i do dołu, tak jak ta i ta, czy też na prawo i lewo, tak jak ta i ta. Czyli innymi słowy, czy te wierzchołki ma na osi y, tak jak tu, czy też na osi x. No i co? I to, o tym mówią nam znaki przy odpowiednich kwadratach. Otóż, jeżeli mamy takie równanie jak tutaj, no to co? Gdzie ta hiperbola ma wierzchołki? No, czy ona przecina oś y, czyli innymi słowy, czym x oś y, czyli punkt x równe 0, prawda? Czyli gdyby przecinała oś y, to mógłbym znaleźć taki punkt o współrzędnej x0 i jakimś y. Czyli innymi słowy, jeżeli do mojego równania podstawiłbym x równe 0, to co? Jeżeli podstawię x równe 0 do mojego równania, to mam tak, y minus y kwadrat przez 25 jest równe 1. No, to znaczy, że y kwadrat by było równe minus 25. No, ale to jest niemożliwe. Prawda? Wobec tego nasza hiperbola nie przecina osi pionowej, czyli możemy wyrzucić od razu tak. Możemy, na pewno to nie jest ta, ani to nie jest ta. Czyli taka hiperbola ma wierzchołki na osi poziomej, no, dlatego, że mogę położyć y równe 0, oś pozioma, czyli y równe 0 i wtedy widzę, że x kwadrat równe, x kwadrat przez 9 równe 1. Czyli mam do wyboru to lub to, prawda? Czyli to równanie lub to równanie. No i teraz mogę się zapytać, no dobrze, jakie wierzchołki ma ta hiperbola? To znaczy co? Kładę y równe 0 i wtedy dostaję równanie x kwadrat przez 9 równe 1. No to jest moje równanie dla y równego 0, no czyli x kwadrat równe 9, zatem x równe plus lub minus 3. Czyli moja hiperbola ma wierzchołki w punktach 3, 0 i minus 3, 0. To są wierzchołki naszej hiperboli. No i teraz zobaczmy, która z tych dwóch ma wierzchołki. No, ta ma wierzchołek w punkcie 5 i minus 5, prawda? 5, 0 i minus 5, 0. Aha, czyli to nie jest ta. No, a ta hiperbola rzeczywiście ma tutaj wierzchołki w punkcie 3, 0 i minus 3, 0, czyli to jest hiperbola oznaczona symbolem D. Wobec tego prawidłowa odpowiedź to jest D. Tak, i sprawdzamy. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.